Witam. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o tym, co by było, gdyby Jiraiya został piątym Hokage. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy na spokojnie mogliby obsadzić wszystkie stołki Kage świata Naruto. Słowem wstępu, porozmawiamy sobie dziś o tym, jak by mogła wyglądać wioska za czasów Jiraiya jako Hokage, bo przypominam, że odrzucił to stanowisko, tak więc mamy przynajmniej powód, by o tym rozmyślać, ale dosyć tego, przejdźmy do konkretów. Jeśli mówimy o rozwoju wioski w jakikolwiek sposób, to nie oczekiwałbym tutaj cudów. Jiraiya wie bardzo dużo na temat świata, w końcu po nim podróżował i zdecydowanie jest jedną z postaci, którą lubię, no ale jeśli się zastanowić, to nie bardzo widać tutaj szansę na poprawę stanu wioski, chyba że mówimy o wielu nowych gorących źródłach, gdzie mógłby on sobie podglądać panienki. Oczywiście szczerze wierzę, że podejmowałby słuszne decyzje, jeśli chodzi o rozbudowanie wioski, które podsyłałaby mu prawa ręka, przykładowo Shikaku, jednak nic do mnie nie przemawia, że sam z siebie by ją w jakiś sposób ulepszył, to po prostu nie ten typ człowieka. Jeśli miałbym podsumować ten cały rozwój wioski, to bym powiedział, że byłoby stabilnie, ani źle, ani dobrze. Niektórzy mogliby zarzucić, że Jiraiya jest zboczuszkiem i jest mocno niepoważny, ale tak naprawdę jest taki tylko wtedy, kiedy może sobie na to pozwolić. W pozostałych przypadkach potrafi być bardzo stanowczy i opanowany. Przypomnijmy sobie chociaż walkę z Painem. I przejdźmy teraz do trudnych decyzji, bo one tak naprawdę pokazują, jakim jest się człowiekiem i sprawa jest dość prosta, bo możemy przeanalizować życie jego koleżanki z drużyny, Tsunade, i postawić go w tej samej sytuacji. W końcu zapewne podejmowaliby decyzje w tych samych wydarzeniach, także teraz porównamy nieco ich decyzje. Sprowadzenie Sasuke z powrotem do wioski. Była to jedna z pierwszych decyzji, którą podjęła Tsunade i polegała na tym, że pozwoliła świeżo upieczonemu Chuninowi, Shikamaru, zebrać ekipę Geninów, aby sprowadzić Sasuke, a dodatkowo polecała, by Naruto również się tam znalazł. W sumie to nie widzę za bardzo innej opcji i uważam, że Jiraiya w tamtym momencie mógł postąpić identycznie. Po ataku Orochimaru na wioskę nie było zbytnio osób, które mogłyby zostać wysłane na taką misję, a dodatkowo z perspektywy Tsunade nie było to jakieś wielkie zagrożenie, dlatego ta ekipa mogła sobie z tym poradzić. To tylko tyle, co zrobiła Tsunade, jeśli chodzi o decyzję w pierwszym Naruto. Trzeba by jeszcze zaznaczyć, że poza tym pokazała jeszcze umiejętności medyczne, w których Jiraiya nic by nie zdziałał. Konkretnie mowa tutaj o wyleczeniu urazów Roka Lee po walce z Garą, Nodziego po walce z Kidomaru, Chojiego po walce z Jirobo. Mało tego, Tsunade prawdopodobnie wyleczyłaby wtedy ręce Orochimaru, co jest kolejną katastrofą, więc do tego momentu Tsunade jest zdecydowanie lepszym wyborem. W Shippudenie natomiast dzieje się już znacznie więcej. Wiele decyzji Tsunade polega na wysyłaniu Naruto na najróżniejsze misje, pomimo tego, że miała świadomość, że na niego również poluje Akatsuki. Uważam, a raczej chcę wierzyć, że Jiraiya by na to nie poszedł. Pokładał on co prawda duże nadzieje w swoich uczniach, więc można by to analizować dwojako. Z jednej strony Jiraiya potrafił być ostrożny, z drugiej mógłby chcieć przetestować umiejętności Naruto po treningu z nim, który w sumie nie musiałby się odbywać poza wioską, bo przecież jako Hokage musiałby być na miejscu. Jednakże nawet Shizune odradzała Tsunade wysyłanie Naruto na takie misje, ale tłumaczyła to tym, że Naruto jest osobą, której ufa i często są to dla niego sprawy osobiste. Hej, nie jest to zbyt mądre zachowanie, ufać gościowi, co ma 15 lat i jest porywczy jak cholera. Jiraiya znał go dużo lepiej i myślę, że chciałby go zatrzymać w wiosce, bo były to ryzykowne misje, które w przyszłości mogły znacznie zaszkodzić wiosce, a jednocześnie mógłby znieść ryzyko zepsucia relacji pomiędzy nim a Naruto, jeśli ten by się o tym dowiedział. Tłumaczenie Tsunade, że Akatsuki prędzej czy później przyjdzie po Naruto, jest cholernie bzdurne. W końcu chyba nadal lepiej, że przyszli po niego do wioski i to ona mogłaby się z nimi konfrontować jako najsilniejsza osoba w wiosce, niż wysyłać znacznie słabszego Naruto prosto w ich łapska. Jeśli chodzi o pozostałe decyzje Tsunade, takie jak przykładowa mobilizacja najróżniejszych plutonów, aby znaleźć członków Akatsuki, to tutaj nie mam nic do zarzucenia i myślę, że Jiraiya postąpiłby bardzo podobnie. I teraz mielibyśmy trochę inny scenariusz niż mieliśmy w anime, ponieważ Jiraiya nie poszedłby na misję infiltracji Amegakure, na której zginął. Po prostu jako Hokage nie mógłby sobie na to pozwolić, także prawdopodobnie zginąłby tu ktoś inny. Całkiem możliwe, że tym kimś byłby Kakashi. To czy Kakashi, czy ktoś inny poradziłby sobie tak dobrze jak Jiraiya, nie ma finalnie znaczenia, ponieważ uważam, że następnie gdy Pain zaatakowałby wioskę, to Jiraiya również by zakończył tutaj swój żywot. Choć całkiem możliwe, że byłby w stanie bardzo
bardziej osłabić Paina niż w momencie, w którym walczył z nim w anime. Po pierwsze, Nagato byłby bardziej zmęczony, po drugie nie walczyliby w Amegakure, gdzie miał znaczną przewagę, no i po trzecie nie walczyłby z nim sam. Również z racji tego, że wiedział, jak trenuje się Senjutsu, ile to trwa i znając umiejętności Naruto, raczej nie pozwoliłby go sprowadzić do wioski, tak jak chciała to zrobić Tsunade, a raczej rozkazałby to zrobić w ostateczności, czyli właśnie po swojej śmierci. Myślę, że tak mogłoby się potoczyć historia Jiraiya jako Hokage, no nie przeżyłby znacznie dłużej, ale tak naprawdę jego życie byłoby całkiem inne i trochę smutne, bo nie mógłby robić tego, co chciał. Nie mógłby podróżować, pisać książek, trenować tyle, ile chciał swoich uczniów i próbować dopełnić przeznaczenia, które przewidział mu Gamamaru. Czy uważam zatem, że Jiraiya byłby dobrym Hokage? Oczywiście, że nie. Scenariusz, który wam przedstawiłem, jest taki, jaki sam chciałbym zobaczyć, ale mogło być znacznie inaczej. Mianowicie, wcale nie wydaje się oddaloną perspektywą to, że Jiraiya jest postawiony w roli Tsunade i robi dokładnie to samo. Był wrażliwym dziadziusiem, pokładającym nadzieję w nowym pokoleniu, tak jak jego nauczyciel, wola ognia i te sprawy, więc mógłby być to kolejny marny władca i wcale bym się nie zdziwił, jak właśnie tak by to wyglądało. Dodatkowo wiązałoby się to z porzuceniem wszystkich swoich dotychczasowych przekonań. W końcu sam powiedział, że nie miałby do tego motywacji, ani nie leży to w jego naturze. Wciąż nie uważam jednak, że gdyby nim został, to olałby wszystko totalnie, ale fajnie, że odrzucił ten stołek, bo go po prostu nie chciał. Dodałbym tutaj kilka rzeczy, które mogłyby podchodzić pod wątpliwość, ponieważ niektórzy mogą powiedzieć, że jeśli Jiraiya byłby Hokage, to nie miałby czasu na trening z Naruto i to raczej nie jest prawdą, zresztą widać to wielokrotnie. Hashirama i Tobirama trenowali Hiruzena, Tsunade wyszkoliła Sakurę z totalnego shitu do tej piary, co ma większość Nahita, więc to nie do końca musi być prawda. W końcu skoro piąta Hokage mogła, to czemu piąty Hokage by nie mógł, choć z pewnością poświęciłby mu mniej czasu, co w tym przypadku nie musiałoby być wcale złe, bo gdyby nie ufał tak Naruto, to też rzadziej wysyłałby go na tak niebezpieczne misje. I na końcu jeszcze powiem, że Tsunade, pomimo tego, że nie była wcale najlepszym Hokage na świecie i ślepo wierzyła w Naruto, to w sytuacjach, które nam pokazano, to właśnie ona miała tutaj więcej do powiedzenia niż mógłby mieć Jiraiya. Decyzje, które podejmowała i wysyłała Naruto, podając go Akatsuki na tacy, były po prostu nielogiczne, ale że Naruto to siła przyjaźni, to wyszło wszystko na dobre, bo został on bohaterem. Już pomijając fakt, że bez niej zginęłoby naprawdę wiele osób, czy to po ataku Orochimaru, czy ataku Paina. Podsumowując, moim zdaniem, gdyby Jiraiya został Hokage, to to, jak dzisiaj go odbieramy, byłoby zupełnie inne. I uważam, że teraz Jiraiya miałby znacznie bardziej negatywny wydźwięk. Nie byłby już śmiesznym zboczuszkiem, który potrafił też być strasznym złodupcem, tylko siedziałby za biurkiem i decydował. A gdzie są decyzje, tam są też wątpliwości oglądających, czy rzeczywiście był to dobry wybór. Osobiście więc bardzo się cieszę, że tak się nie stało. Konohagakure byłaby najpewniej w dokładnie tym samym miejscu, a kilka rzeczy by się pozmieniało, a ja zdecydowanie wolę, żeby to Tsunade była obiektem wyśmiewania za złe decyzje, niż miałby być to jeden z moich ulubieńców. I to by było na tyle. Dajcie znać, jakie wy macie przemyślenia dotyczące właśnie Jiraiya jako Hokage. Co mogłoby się zmienić, czego nie przewidziałem? Chętnie poczytam wasze opinie. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o godzinie 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!